Dlaczego polski mistrz umiera? Czy naprawdę nie ma już nadziei? Jako komentarz powiem, że srebrny medalista paraolimpijski w szermierce z Rio de Janeiro cierpi na nowotwór oraz stwardnienie rozsiane. Pogodził się z tym, że nie pokona choroby. W rozmowie z redakcją z Wirtualnej Polski Sportowe Fakty zdobył się na wstrząsające wyznanie. Medalista Jacek Gaworski jest nieuleczalnie chory. Mistrz walczy z nowotworem i stwardnieniem rozsianym. Pogodził się jednak z tym, że tej walki nie wygra. W rozmowie z Dariuszem Faronem z Wirtualnej Polski Sportowe Fakty wyznał, że jest na ostatnim etapie i nie ma już nadziei. Jak przypomina Radio Z, Jacek specjalizuje się w szermierce na wózkach i zdobywał medale na najważniejszych światowych imprezach sportowych. Jest medalistą Mistrzostw Świata i Europy, a także srebrnym medalistą paraolimpijskim z Rio de Janeiro. Na podium w Brazylii stanął w rywalizacji drużynowej we florecie. Obecnie Jacek Gaworski choruje na stwardnienie rozsiane, nowotwór rdzenia kręgowego i czerniaka błon śluzowych. Został zakwalifikowany na leczenie paliatywne. Rozmawiał już z żoną, jaką piosenkę ma puścić na jego pogrzebie. Mój taniec ze śmiercią trwa, każda kropla trucizny wlewanego w organizm paradoksalnie jest szansą na wydarcie skrawka życia. Wierzę, że z tych skrawków uda się skleić godzinę, dzień, tydzień, napisał Gaworski. Sportowiec w rozmowie z Wirtualną Polską wyznał, że nie ma już nadziei na wyleczenie. Zmaga się każdego dnia z bólem. Z powodu przerzutów nie widzi na prawe oko. Nowotwór zaatakował kości, mostek, barki, miednicę, żebra i kręgosłup. Jestem na ostatnim etapie, nie ma już nadziei. Na oddziale onkologicznym najlepiej widać nieuchronność choroby. Najważniejsze, byśmy z żoną do końca mogli być razem. Mógłbym powtarzać sobie, że dam radę, ale wiem przecież, że nie dam. Ja też każdego dnia staję się coraz słabszy, nie ma żadnego światełka w tunelu. Cieszę się każdą spędzoną chwilą z rodziną, bo zostało ich coraz mniej. Choruję na stwardnienie rozsiane, nowotwór mnogi rdzenia kręgowego i czerniaka błon śluzowych, który dał przerzuty. Tymczasem na oddziale onkologicznym niektórzy mi zazdroszczą. Zostali sami, nikt ich nie odwiedza. Też cierpią i dodatkowo duszą wszystko w sobie, bo nie mają z kim porozmawiać. A ja czuję, że nie jestem sam. Dwa razy w miesiącu jeździmy na oddział onkologiczny. Żona towarzyszy mi wówczas niemal w każdej chwili, wyznał szermierz. Ale uwierzcie, że pomimo ogromnego wsparcia, jakie mam, to nadal nic przyjemnego mieć te choroby w sobie. Ja już się pogodziłem z tym, że nie ma dla mnie ratunku. Dziękuję, że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia.